8 maja 1946 roku w godzinach nocnych kilkunastoosobowy oddział żołnierzy AK Wolność i Niezawisłość pod dowództwem podporucznika Romana Szczura, pseudonim Urszula, przeprowadził akcję uwolnienia 300 więźniów z zamojskiego więzienia. Współpracowali z nimi dwaj strażnicy, którzy dostarczyli informacje o rozkładzie więzienia i liczebności załogi. Żołnierze zdobyli budynek i uwolnili więźniów. Tamtej nocy zginęło 5 pracowników więzienia i jeden żołnierz AK, drugi został ranny. Była to jedna z najsłynniejszych tego typu akcji na Zamojszczyźnie. Ta akcja była bardzo ważną akcją w historii Polski. Po tej akcji i akcji na kieleckie więzienie system więziennictwa w Polsce się zmienił. W zakresie ochrony więzień powstawiali, władze komunistyczne wstawiły wieże, między innymi i inne zabezpieczenia zrobiono. Ten czyn, gdzie kilkunastu żołnierzy uwolniło ponad 300 więźniów zamojskiego więzienia, komunistycznego więzienia, był dużym aktem bohaterstwa tak świętej pamięci porucznika Romana Szczura, jak i jego żołnierzy. Obchody rocznicy tego wydarzenia rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Jana Bożego w Zamościu. Po niej w klubie batalionowym miała miejsce konferencja naukowa poświęcona wydarzeniom tamtego okresu. Podczas tej konferencji bardzo istotne jest to, że pan profesor Szwagrzyk poznajmił, że odnalazł miejsce pochówku porucznika Romana Szczura i powiedział ważne rzeczy dotyczące także formuły jego egzekucji. Miał 3 kule w czaszce, w głowie. To nie była egzekucja, wydaje się, taka normalna, tylko tradycyjna, sowiecka. Następnie przed budynkiem zakładu karnego w Zamościu odbył się ceremoniał wojskowy i przemówienie posła Sławomira Zawiślaka. Wieczorem można było zobaczyć inscenizację historyczną akcji sprzed 70 lat. Uroczystości zakończyły się złożeniem wieńców przy pamiątkowej tablicy i odśpiewaniem roty. Obchody zostały zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, 3 Batalion Zmechanizowany i Zakład Karny w Zamościu.